Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa, 13 października. Dzisiaj w liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Najbardziej ostre słowa Pana Jezusa, które skierował w kierunku faryzeuszów, znajdują się w końcówce 11 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza i część z tej dłuższej wypowiedzi Pana Jezusa znajduje się w dzisiejszej Ewangelii. Nie zawsze tak jest, że Pan Jezus tylko wypomina błędy faryzeuszom. Czasem wchodzi z nimi w taką dobrą relację. Czasem z tych rozmów Pana Jezusa z faryzeuszami wychodzą piękne rzeczy. Bardzo ważna uwaga, że Pan Jezus nikogo nie przekreśla. To nie jest tak, że kiedy łatkę już komuś przypniemy, to ta łatka już musi do końca życia przygnąć do człowieka i już nie ma możliwości, żeby się z tego wyzwolić, dlatego że już jest zaszufladkowany. Niemniej jednak w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wytyka błędy faryzeuszom, dlatego że zależy Mu na nich. Chce wykazać ich błąd nie po to, żeby ich zgasić i w ogóle podeptać, ale w tym celu, żeby ich podźwignąć, żeby oni zobaczyli w końcu swoje błędy. Często Pan Jezus w sposób delikatny do nich mówił, ale niekiedy, w niektórych sytuacjach, trzeba rzeczywiście powiedzieć w sposób bardzo zdecydowany i ostry, posługując się konkretnymi argumentami, żeby ktoś zrozumiał. Upominając faryzeuszów, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że jeżeli brakuje miłosierdzia w postępowaniu z bliźnimi, to zwracanie uwagi na przepisy według Pana Jezusa jest po prostu obłudą. Poza tym Pan Jezus wykazuje im, że często stosują różne uniki wobec prawa Bożego, po to, żeby nagiąć prawo do swoich potrzeb, do swojej wygody. To jest tak, jak niektórzy wśród nas pewnie mówią, że prawo jest po to, albo przepisy są po to, żeby je łamać. Otóż jest to oczywiście kłamstwo. Pan Jezus zarzuca im, że często gonią za zaszczytami. Czasem również manipulują ludźmi, wzbudzając w nich takie poczucie winy, po to, żeby łatwiej im było sterować ludźmi. Poza tym często nakładają ciężary i obowiązki ludziom, których sami ruszyć nie chcą. I teraz zastanów się, gdyby Pan Jezus znalazł się tutaj wśród nas, do jakiej grupy mógłby zastosować te słowa upomnienia z dzisiejszej Ewangelii? Ja sobie wypisałem tutaj bardzo dużo różnych takich, kilkadziesiąt takich różnych grup czy grup zawodowych, do których te słowa mogłyby się odnosić. Głównie dotyczy to różnych liderów, wychowawców, ludzi, którzy wymagają od innych, starają się innych kierować, a czasem mogłoby się zdarzyć, że nie wymagają od siebie. Na pierwszy plan tutaj wychodzą księża, pastorzy, starsi zboru, batiuszkowie, przełożeni, wychowawcy, nauczyciele, trenerzy, druhowie, zastępowi, dyrektorzy, kierownicy, dowódcy, rodzice, komendanci, animatorzy, moderatorzy, instruktorzy itd. I być może, kochani, zdziwicie się temu, o co Was teraz poproszę, abyście wzięli swój palec i zastanowili się, na kogo chętnie, z przyjemnością byście zwrócili uwagę, ach wy obłudnicy, na kogo byście chętnie pokazali palcem. I proszę Was, żebyście zrobili tak, pokazali na siebie. To przecież każdy z nas często jest obłudnikiem, który wymaga od innych porządności, a czasem zdarza się, że zbyt mało pracuje nad sobą. Widzi błędy u innych, a u siebie nie bardzo. To jest właśnie postawa, która jest bardzo trudna do tego, żeby zreformować. Przywołam tutaj rozmowę Matki Teresy z pewnym dziennikarzem, który zwrócił się do Matki Teresy i powiedział: Matko Tereso, proszę powiedzieć, co powinno zmienić się w Kościele? I wtedy Matka Teresa spojrzała na dziennikarza i mówi: Panie redaktorze, myślę, że w Kościele muszę zmienić się ja i Pan, Panie redaktorze. Jestem, kochani, teraz w Krynicy Morskiej na rekolekcjach zakonnych i dociera do mnie, że to ja muszę się nawracać każdego dnia i te rekolekcje są dla mnie taką szansą na takie nawrócenie. Chciałem to rozważanie przeprowadzić na plaży, które jest tuż obok, szum morza słychać. To ze względu na wiatr nie mogłem tego zrobić. Jestem teraz w lasku, trochę się schowałem tutaj za wydmą. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.